Cześć, nazywam się Agnieszka Smoczyńska. Chciałabym wam powiedzieć, że nie jest możliwym, by być prawdziwie wolnym, nie znając Chrystusa. Jeżeli nie znasz Chrystusa, jeżeli nie poznałeś się przez Niego z Bogiem, jeżeli nie pojednałeś się przez Niego z Bogiem, to nie jesteś wolny. Jeśli ci się wydaje, że jesteś panem swojego losu, a nie pojednałeś się z Bogiem przez krew Jezusa, nie jesteś wolny. Jesteś niewolnikiem. Czy jesteś tego świadom, czy też nie, jesteś niewolnikiem. Chodzisz na pasku diabła. Dopiero w momencie, gdy poznajesz Boga, widzisz jak na dłoni swoje życie i zaczynasz to rozumieć. Zaczynasz to rozumieć, czym było życie bez Boga. Kiedyś wydawało mi się, że to ja podejmuję decyzje odnośnie wielu rzeczy w moim życiu. Byłam nieszczęśliwa, miałam depresję, ale wydawało mi się, że to ja tak naprawdę decyduję, jak wygląda moje życie. Ale gdy pojednałam się z Bogiem, zrozumiałam, że chodziłam w ciemności i że byłam oszukiwana. Tak jak ty dzisiaj jesteś oszukiwany, jeżeli nie pojednałeś się z Bogiem przez Chrystusa. Jeżeli nie przyjąłeś Jego zastępczej ofiary na krzyżu Golgoty, to jesteś martwy duchowo. A człowiek martwy duchowo, chociaż fizycznie żyje, to gdy swoje fizyczne ciało opuści, będzie też martwy po śmierci. Tak jak martwy jesteś dzisiaj, tak gdy opuścisz swoje ziemskie ciało, po prostu umrzesz. Ale to nie oznacza braku świadomości, to oznacza piekło. Śmierć to jest oddzielenie od Boga na wieczność. I jedyną możliwością, by się pojednać z Bogiem, jest to, że się ukorzysz, że uznasz, że Go potrzebujesz. Że uznasz, że potrzebujesz Jezusa. Tylko w ten sposób możesz... O, tutaj kolega z panem porozmawia. I to nie jest takie proste, ukorzyć się i przyjąć prostą Ewangelię, że Bóg wcielił się, stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał. Ale właśnie dlatego wielu ludzi potyka się na tym, że ta prawda jest tak prosta. Że po prostu musisz się ukorzyć i przyjąć to, że jesteś grzesznym człowiekiem, który potrzebuje zbawienia. Ale od tego zależy twoja wieczność. Więc nie czekaj. Nie ma na co czekać. Nie ma na co czekać, bo nie wiesz, jak długo będziesz żyć. Przyjdź do Jezusa. Uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem. Wyznaj, że jesteś grzesznym człowiekiem. Że żyjesz bezbożnym życiem. I że chcesz mieć życie wieczne. I oddaj Mu swoje życie. Jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. Amen.